Dobrze cię znowu widzieć! Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku dzisiaj sobie dalej poruszymy temat tego detektora, czyli GC1065. No już tutaj port jeden mam już tutaj, tu jest już wstawiony, tam jest wszystko w środku podlutowane i cewkę już jedną zrobiłem, także i mogę wam dzisiaj powiedzieć, że będzie taki trochę może nietypowy test, jeśli chodzi o ten wykrywacz. Także będziemy sobie testować zasięgi na cewce od GC1069. Ja już to sprawdziłem. Cewki ma, jeśli się przyłoży tę cewkę do GC1065, czy ta cewka jest GC1069, ona ma 6,4 kHz, także że tutaj nie ma po prostu żadnej zmiany, jeśli chodzi o to, także można tą cewkę podstawiać do tych dwóch wykrywaczy i ona chodzi. Tamta jest oryginalna od GC69, także dzisiaj sobie zrobimy test przy GC65. Także ja już tą wtyczkę sobie zrobiłem, 4-pinowa wtyczka, nie ma już tej starej takiej perelowskiej wtyczki na 5 pinów, także jest tak jak w większości wykrywaczach, 4-pinowa wtyczka. Mogą w sumie zastosować 5-pinową wtyczkę, na 5 pinie po prostu byłby ekran. Tutaj ekran ja trochę inaczej to zrobiłem, czyli ekran jest podłączony do pierwszego pina, czyli ekran razem jest tutaj, to jest około tutaj jest, te dwa piny są od nadajnika, czyli minus i ekran idzie do pierwszego pina. No i tutaj jest tak samo, tutaj jeszcze nawet zrobiłem, że jest ekran podłączony do obudowy, także jeszcze mi zostało skończyć tutaj ten klips na baterię, ale że ja dzisiaj jeszcze tego nie zrobiłem, a że nie mam jako tako na razie takiej nowej baterii, żeby to przeprowadzić, także tam mam sobie zrobiłem taką ładowarkę i no ale taką można powiedzieć laboratoryjną, ona ma regulację prądu, także stawiłem na 6,9 V, taka jak jest bateria, przepraszam, nie 6,9, tylko 9,6 V, czyli 9 V bateria. No i ja sobie tutaj podłączę, ustawię sobie wolumę powiedzmy tam na połowę, sensa dam na maksa i bez dyskryminacji. I ja sobie ustawię tą cewkę, no bo nie mam tu akurat stelaża, także będę musiał czymś sobie podeprzeć, żeby ona mi się tu nie przewracała. No i jak to odpalę, włączę wykrywacz, tak żeby było słychać. No i zobaczymy, czy na tej cewce są jakieś te zasięgi lepsze, czy może gorsze. Także niby ta cewka średnicy ma 2 cm więcej, także ja sobie to wszystko zaraz podłączę. No i za chwilę przejdziemy do krótkiego testa, także nie będę dzisiaj tam brał 20 monet, tylko tam zrobimy z 10 monet, jeśli chodzi o różny metal. No i zobaczymy jak to wychodzi, także za chwilę będę z powrotem. No także już jestem, wykrywacz mam tutaj z boku, także nie chcę go ruszać, żeby mi się cewka nie wywróciła, bo mam ją podpartą. Także jak będzie słychać, czasami on się wzbudza, z tego względu, że mam komputer włączony. No i wziąłem w sumie 9 monet, mniej więcej różne rozmiary. Jedna mniejsza, jedna największa, nie brałem zbyt dużo monet, także żeby wam pokazać. Na start 1 grosz. Także cewka jest od GC1069 przy wykrywaczu GC1065.
No tak, jeden grosz, 11-12 cm. Może z tej strony położę, żeby było widać. I teraz jeden fenik z cynku. Także, no jak ja wrzucam monetki, także możecie sobie w rogu zawsze zobaczyć. I tam są w milimetrach monety podane, także jaka jest wielkość ich. I na samej górze i taki wskaźnik głębokości, żebyście widzieli, jeśli coś tu na filmie nie jest widoczne. Także jeden fenik cynkowy. No tak 13-14 cm. Choć wiadomo, że przy tych chińskich wykrywaczach jest ciężko uśrednioną wartość jakąś złapać, że one po prostu są byle jak wykonane. Także teraz jeden srebrny grosz i jedziemy. No tak 14-15 cm. 5 groszy współczesne. Trochę mi niewygodnie, dzisiaj sobie źle z tą kamerę ustawiłem. Także źle to mi trochę ogarniać. No tak 15-16 cm. Także widzicie jak to jest teraz. 10 feningów z tego brązu. Siedemnaście cm. Także te monety są coraz większe i minimalnie ten zasięg się tutaj zmienia. Także 1 zł teraz. No tak. Mimo, że ta moneta większa, ale ona jest z innego materiału, także tutaj zasięg gorszy. Około 15 cm. 5 zł współczesne nasze. No tak 16-17 cm. 2 zł z jagodami z aluminium. No tak 18-19 cm i teraz mamy 2 franki, czyli też jakaś tam mieszanka brązu, największa moneta, nie pamiętam ile ona tam dokładnie miała, także teraz wam nie powiem, ale na załączniku będzie widać. No tak 18-19 cm. Także widzicie jak przy tej cewce są te zasięgi. Także jak na chiński wykrywacz za 150 zł. Czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o zasięg? Wam na razie nie powiem. Muszę zobaczyć czy tam ta druga cewka ona w ogóle będzie działać, czy ona jest w ogóle dobra. Także może jak mi się dzisiaj uda, to jeszcze dzisiaj będą testy z tamtej cewki i też wam pokażę. No w ogóle w osobnym odcinku jeszcze zrobię wszystko co jest ponaprawiane, żebyście widzieli i tak dalej. Także i zrobimy jeszcze filmik przy tamtej cewce. Także będę miał porównanie jeśli chodzi o te dwie cewki. Kilohertz są te same, bo mierzyłem miernikiem.
Czyli tutaj nie ma jako takiej zmiany, jeśli tutaj tylko jest zmiana, jeśli chodzi o wielkość tych cewek, także i wtedy, no takie można porównać, ja wiem, że one są minimalnie się różnią wielkością, ale zasięgi zobaczymy, jeśli tam ta cewka będzie działać, także i zobaczymy, jak to wypada. No ogólnie ta cewka, ona też działa przy GC1069, bo ja już podłączałem, ona chodzi. Także i co jeszcze wam będę mógł powiedzieć? No, jeśli coś będę jeszcze, może coś poeksperymentuję z tym wykrywaczem, może coś uda więcej wykrzesać. Bo jest jeszcze jakiś tam na płycie PRK, ale na razie nie wiem do czego, czy to jest grunt, czy to jest coś innego, także na razie nie wiem. No dobra, także i jak coś się dzisiaj jeszcze uda ogarnąć, także będą jeszcze kolejne filmy. Dobra, ja lecę się zająć wykrywaczami, także na razie, no i do kolejnego filmu, cześć. Will decide for the end of our war. They succeeded with